Cześć, cześć, witajcie drodzy widzowie. Ten temat to nie jest clickbait, ale pewnego rodzaju sonda, bo po prostu jestem ciekaw, czy jest zainteresowanie tym tematem. Ja w tej chwili troszkę z tego wypadłem, ale przez jakieś 20 lat kupowałem sobie takie książeczki różne. Część podchodzi pod kategorię self-help. Część, nie wiem, filozofia. Część samodoskonalenie. W każdym razie ten temat nie jest mi obcy. I może mam coś na ten w tym temacie do powiedzenia. Przynajmniej mógłbym się podzielić z wami tym, co zyskałem z tych książek. To nie jest oczywiście wszystko. Bo jak to mól książkowy, taomola, to jest taomola książkowego. Tych książek jest znacznie więcej. I to nie tylko tu. Moja żona nie jest oczywiście zadowolona z tego stanu rzeczy, chociaż docenia wartość książek i, ale to no, nie dziwię się, że książki są poupychane po różnych kątach. Ja mam po prostu frajdę nie tylko z czytania, z posiadania, z faktu, że mogę w każdej chwili zajrzeć. To są w pewnym sensie tak jak znajomi. Mądrzy ludzie napisali te książki, także self-help to jest misnoma. Naprawdę to inni ludzie pomagają, ci, którzy mają na ten temat, na jakiś konkretny temat coś do powiedzenia i robią to lepiej lub gorzej. Jeżeli jest ten typ literatury jest popularny, to widocznie jest na to zapotrzebowanie. I ciekaw jestem, czy to się przełoży na... Czy to się przełoży też do kanalarstwa YouTube'owego. Podejrzewam, że tak, ale no nie wiem. Zobaczymy. W każdym razie zapowiadam, że może regularnie, może raz na jakiś czas będziemy mówili o książkach i między innymi o tych o samodoskonaleniu. To, co tutaj jest, to nie jest reprezentatywne dla tego, co mnie interesuje w tym temacie, ale książki, które lubię mieć pod ręką, tak żeby do nich sięgnąć, kiedy przyjdzie mi na to ochota. No i myślę, że to na dzisiaj tyle. Zobaczymy, jaki będzie odzew. To znaczy, czy ten temat chwyci. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Do jutra. Cześć.